będzie o nowym terminie decyzji środowiskowej w sprawie obwodnicy, o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym, będzie też o inwestycjach drogowych, ale nasz program rozpoczniemy od nowych informacji w sprawie rewitalizacji centrum miasta. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu do końca października. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia w gminie Sępólno-Krajeńskie. Koniec października to nowy termin zakończenia prac rewitalizacyjnych w Centrum Sępólna-Krajeńskiego. W sierpniu na biurko burmistrza trafił wniosek od wykonawcy inwestycji o wydłużeniu terminu zakończenia prac o 2 miesiące. Znamy już także ostateczną wersję organizacji ruchu, która będzie obowiązywała po zakończeniu prac. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu do końca października, motywując to przedłużeniem w dostawie materiałów i nieobecnością pracowników, czyli powołując się na ustawę covidową oraz koniecznością zmian w dokumentacji projektowej. Także termin został przesunięty do końca października. Poznaliśmy już także w międzyczasie nową organizację ruchu, która będzie obowiązywała, zdaje się, po zakończeniu prac. I może warto o tym kilka zdań powiedzieć, dlatego że szykuje się dużo niespodzianek. Co najmniej dwie, ulica Studzienna na przykład będzie dalej jednokierunkowa, ale w drugą stronę, a ulica Kościelna zdaje się, że całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Tak, ulica Kościelna i część Placu Wolności będzie wyłączone z ruchu samochodów. Będzie tylko możliwość dojazdu do posesji mieszkańców i zaopatrzenia. Ulica Boczna, ulica Ratuszowa będą ulicami jednokierunkowymi, jak i ulica Farna. Trzeba tu też zwrócić uwagę, że cała strefa będzie strefą zamieszkania, więc pieszy będzie miał pierwszeństwo poruszania się po całym obszarze zrewitalizowanym. Zapraszamy oczywiście mieszkańców gminy Sępólno-Krajeńskie do zapoznania się z uproszczoną organizacją ruchu, która dostępna jest na stronie gminnej. A parking koło kościoła będzie ogólnodostępny dla wszystkich? Tak, oczywiście parking będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Jest też nowy termin wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Sępólna. Przypomnijmy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy miała wydać ten dokument jeszcze w lipcu. Teraz okazuje się, że trzeba na niego poczekać do końca września. Jeszcze tego raportu nie ma, tej decyzji ostatecznej, decyzji środowiskowej jeszcze nie mamy. Oczekujemy na nią z niecierpliwością już od dłuższego czasu. Ostatnia decyzja, termin to był 26 lipiec. Ten termin został przełożony i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nas poinformowała, że będzie ten następny termin 27 września tego roku. Panie burmistrzu, czy to będzie już ostateczny termin, czy znowu być może zostanie z jakiegoś powodu przedłużony, czy tam z tym obejściem tego użytku ekologicznego już się wszystko wyjaśniło? Znaczy, no to jest jakby jeszcze w trakcie wyjaśniania, ale mamy nadzieję, że już tyle czasu to trwa, że to już dogłębnie będzie wyjaśnione i ta decyzja zostanie wydana, bo wiemy, że jeszcze czeka nas dużo prac, żeby to, że tak powiem, dobrnąć do przetargu na projekt i na wykonanie, tak, żeby to jak najszybciej, żeby to zostało już rozpoczęta budowa najlepiej, tak, bo widzimy w tym roku okres ten szczególnie wakacyjny, ale już nie tylko, w Sępólnie okres wakacyjny pokazuje, jakie jest spiętrzenie ruchu w mieście, gdzie korki już zaczynają się na rogatkach miasta. Panie burmistrzu, kamień czeka, więc tym bardziej można by było z tą decyzją się pospieszyć. Ja wiem, że to pewnie pytanie do regionalnej dyrekcji bardziej niż do pana, no ale jednak nie jesteśmy sami. No oczywiście, to jest inwestycja jako jedna inwestycja na budowę dwóch obwodnic i tutaj równo oczekujemy wszyscy z niecierpliwością, tak, że ta decyzja zostanie wydana i prace ruszą dalej, że tak powiem, z kopyta. A teraz w naszym programie raport z inwestycji drogowych na terenie gminy Sępólno. Powoli ku końcowi zmierza budowa drogi w Piasecznie, ale to nie wszystko.
Wiadomo już, że Zakład Transportu i Usług będzie przebudowywał także Centrum Wysokiej Krajeńskiej. A na cmentarzu komunalnym już we wrześniu stanie kolumbarium. W miejscowości Piaseczno, tutaj jesteśmy ku końcowi. Praktycznie jedna ulica już jest wykonana, nawierzchnia drogowa. Pozostało nam tylko uporządkowanie terenu oraz wykonanie poboczy. Na drugiej stronie zostało nam do dokończenia ciąg jezdny oraz także uporządkowanie terenu. Także miejmy nadzieję, że tutaj na początku września zakończy się cała inwestycja, jeżeli chodzi o Piaseczno. Jeżeli chodzi o Wysoką Krajeńską, tutaj podpisaliśmy umowę. Kwota, na którą to zadanie zostało przez nas oszacowane, to jest niecałe 1 600 000 brutto. Tutaj 1 600 000 brutto. Tutaj planujemy tak na początku października rozpocząć pracę, jeżeli chodzi o tą inwestycję. A czy wiadomo, kiedy ona zostanie zakończona? To zadanie jest dwuletnie. W przyszłym roku planujemy zakończyć tą inwestycję. Termin umowny mamy do końca czerwca, jak tylko nam się uda, postaramy się jak najszybciej, żeby tutaj, ponieważ to jest we wsi, gdzie są rolnicy, żeby tutaj jak najszybciej tą inwestycję także wykonać, aby tutaj nie utrudniać prac, jakie tutaj ci mieszkańcy będą potrzebowali do przejazdu swoich maszyn rolniczych. Na początku sierpnia rozpoczęliśmy tutaj prace związane właśnie z budową tego przedsięwzięcia, jakim jest kolumbarium. Rozpoczęliśmy od wykonania ławy, na którym powstanie gotowy prefabrykat, który zostanie ustawiony oraz będzie obłożone to całe kamieniem granitowym. Planowane rozpoczęcie układania już tej górnej warstwy, już docelowej, nastąpi teraz na początku września. Umowę mamy podpisaną, że do połowy września ma zakończyć się cała inwestycja. Dobrze, skąd w ogóle taki pomysł, czy jest zapotrzebowanie i ile korzystanie z tego będzie kosztowało? Pomysł zrodził się dzięki panu radnemu Leszkowi Konkolowi, który złożył wniosek na sesji Rady Miejskiej, o ile dobrze pamiętam, 2 lata temu na budowę takiego kolumbarium. W zeszłym roku zrobiliśmy sondaż wśród naszych mieszkańców tutaj, jeżeli chodzi o zainteresowanie takim pochówkiem. Zgłosiło się, o ile dobrze mnie pamięć nie myli, 11 osób, ale tutaj zauważyliśmy także, że podczas okresu pandemicznego tutaj wzrosło zainteresowanie takim pochówkiem. Zresztą jak widać tutaj, za bardziej za moimi plecami, jest tutaj też możliwość pochówku ziemnego, takich urn, które już są tutaj umieszczone. Także tutaj pan burmistrz wraz ze mną tutaj podjęliśmy decyzję o wybudowaniu takiego przedsięwzięcia. No i tutaj jak najszybciej, żeby to właśnie tutaj zakończyć tą pracę. Dobrze, czy już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało korzystanie z tego miejsca? Bo zdaje się, że radni na ostatniej sesji się tym tematem zajmowali. Tak, na ostatniej sesji zostało podjęte 2 uchwały. Jedna, jaka jest to zmiana regulaminu odnośnie tutaj kolumbarium. Druga to jest cennik na tym cmentarzu. W cenniku jest uiszczona opłata, która wynosi 3000 zł netto za jedną niszę. I tutaj będzie można od połowy września już dokonywać rezerwacji na takie miejsce. Cały czas w Sępólnie Krajeńskim trwa poszukiwanie środków na sfinansowanie budowy trzeciego przedszkola. Gmina ma obiecane od rządu 2 miliony złotych, ale brakuje jeszcze ponad 8, bo jak się okazało, szacunkowy koszt budowy przedszkola wzrósł i wynosi teraz prawie 11 milionów złotych. Władze Sępólna zgłosiły ten wniosek do Polskiego Ładu. W ramach ogłoszonego programu Polski Ład można było złożyć 3 wnioski w różnym poziomie dofinansowania, w zależności od priorytetu. Pierwszy wniosek można było złożyć bez kwoty limitowej, drugi do 30 milionów, a trzeci do 5 milionów złotych. Gmina Sępólno-Krajeńskie złożyła właśnie 3 wnioski. Na budowę przedszkola w Sępólnie Krajeńskim na kwotę 11 milionów złotych przy 85% dofinansowania. Na budowę sal gimnastycznych w Wiśniewie, Zalesiu i Zbożu na kwotę 12 milionów przy 90% dofinansowania oraz na budowę
dróg w Świdwiu, Komierowie, ulicy Leja Prusa oraz remont dróg w Włościbożu i Wałdówku na kwotę 5 milionów złotych przy 95% dofinansowania. Rozumiem, że jeszcze nie wiadomo, jakie są efekty tych wniosków. Wnioski można składać było do 15 sierpnia. W ciągu miesiąca powinno być rozstrzygnięcie tego konkursu. I na koniec kilka zdań na temat rozpoczynającego się lada moment nowego roku szkolnego. Sprawdziliśmy, czy szkoły są gotowe na powrót uczniów i jakie zmiany zaszły w nich przez wakacje. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Tak jak w każdym roku i w tym roku wakacje wykorzystaliśmy na remonty. Co prawda ich skala nie była tak duża jak innych lat, ale to chcę podkreślić, wykorzystaliśmy czas pandemii, czyli miesiące zimowe czy wiosenne, wczesnowiosenne, do prowadzenia poważnych remontów w zasadzie prawie w każdej szkole. I w ten sposób mogę przykładowo wymienić szkołę w Wałdowie, która ma odremontowane i korytarze, i podłogi w iluś klasach, i na korytarzach. Po prostu nieobecność dzieci w szkole, nauka zdalna pozwoliła na to, żeby wykorzystać swoje możliwości, ale także i ten czas jakoś racjonalnie wykorzystać na remonty właśnie. Dobrze, panie dyrektorze, jeśli chodzi o, nazwijmy to umownie, zmiany personalne, wiemy, że w największej szkole w gminie Sępólno-Krajeńskiej dojdzie do zmiany na tym najważniejszym stanowisku, czyli dyrektora. Tak, to prawda. Rzeczywiście pani dyrektor podjęła decyzję o przejściu na emeryturę, odchodzi z dniem 1 października. Przeprowadziliśmy konkurs, została uwolniona nowa kandydatka, jest nią pani Grażyna Maciaszek, dotychczasowa nauczycielka w tej szkole. No i powierzymy jej to stanowisko od 1 października właśnie. A w innych szkołach? A w innych szkołach mówimy tu o 3 placówkach, konkretnie przedszkolu numer 2, szkole podstawowej Wiśniewie, szkole podstawowej numer 1. Pan burmistrz podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska dotychczasowym dyrektorom tych placówek. Dobrze, panie dyrektorze, dzieciaki, uczniowie wracają do szkół z dniem 1 września i czego należy się spodziewać, jeśli chodzi o zajęcia edukacyjne, dydaktyczne, różnego rodzaju projekty, granty oświatowe? Bardzo się cieszę z tego pytania. To jest dla nas bardzo ważna kwestia. Oprócz tego, że przygotowaliśmy szkoły, staraliśmy się, żeby one były jak najlepiej przygotowane, przedszkola. Oferta jest naprawdę bogata i zacznijmy od tego, że będziemy realizować około 690 godzin zajęć, które będą wyrównywały braki wynikające z nauki zdalnej. One realnie zaistniały i o tym dokładnie wiemy. Złożyliśmy więc wniosek do MEN-u, on uzyskał akceptację, otrzymamy na to środki finansowe i od 1 września rozpocznie się intensywna realizacja zajęć dodatkowych, nakierowanych wyłącznie na to, żeby wyrównać te braki. Druga grupa zajęć to są zajęcia z grantu oświatowego z gminy Sępólno-Krajeńskie, to takie nasz autorski pomysł od lat realizowany. To jest około 1000 godzin zajęć na rozwijających dla potrzeb dzieci, uczniów o szczególnych zainteresowaniach, potrzebach edukacyjnych, ale też dla tych dzieci słabszych. No i trzecia, wielka już naprawdę, tutaj się chcę bardzo pochwalić, czy swój samorząd i troszkę siebie. Wygraliśmy konkurs, udało się nam uzyskać dofinansowanie w wysokości 633 tysięcy złotych na realizację ogromnej ilości zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, ale także zajęć wyrównawczych, zajęć dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszystko to są zajęcia, które będą realizowane przez cały rok szkolny, już od września do czerwca przyszłego roku w 5 naszych szkołach. Powiązane będą z zakupem pomocy dydaktycznych i tak jak wspomniałem, wiążą się z realizacją zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i stąd też zaopatrzenie w pomocy dydaktyczne za 170 tysięcy. To będą, tak, to jest, już dzwonią ciągle firmy, które dowiedziały się, bo to nie jest tajemnica o takim wygranej i chcą nam oferować, oferują nam sprzedaż pomocy dydaktycznej. Na pewno skorzystamy z tych pomocy, a zajęcia będą uruchamiane około 10-15 września. W poniedziałek mamy spotkanie robocze z kierownikiem projektu, co, jak i kiedy. Ja nawet nie wykluczam, że niektóre zajęć będą odbywały się w Sopody weekendowo, po to, żeby te dzieci, które są mocno obciążone edukacją, były w stanie realnie uczestniczyć aktywnie w różnych zajęciach. Dobrze, panie dyrektorze, jeszcze na koniec, no nie uciekniemy od tematu pandemii i COVID-19, bo cały czas ten wirus nam towarzyszy. Panie dyrektorze, o lekcję WF-u chciałem zapytać. Czy to prawda, że nie będzie gier kontaktowych, mówiąc krótko? Znaczy się, nie mamy tutaj jeszcze pełnego obrazu. Póki co wracamy do szkół w normalnym trybie. Zajęcia mają odbywać się normalnie, oczywiście w obrębie klasy, w obrębie grupy, która realizuje zajęcia. I nie mamy żadnych obostrzeń. Doświadczenia zebrane w okresie pandemii, czyli wcześniejszym,
wskazywały na to, że dopuszczalne były zajęcia kontaktowe właśnie, no ale na świeżym powietrzu. Słusznie już wcześniej tutaj w rozmowie zauważyliśmy obydwaj, że zima, szczególnie taka ostra zima, no nie jest dobrym okresem do realizacji zajęć na dworze. Mamy więc tutaj pewne wątpliwości, problemy, jak te zajęcia z wychowania fizycznego będą się odbywały. No ale to jest pytanie, które chyba przed wszystkimi nami jeszcze stoi. Póki co cieszę się, że dzieci wracają do szkół, że będzie raźno, będzie wesoło, że będzie się znowu działo. A panie dyrektorze, jeszcze szczepienia, bo też głośno jest coraz bardziej o tym, że w szkołach mają być takie szczepienia przeprowadzane. Czy to już wiadomo, jak to się będzie dokładnie odbywało, czy to jest jeszcze za wcześnie? Czekamy, jakby co powiedzieć, na to, żeby zadziało się to wszystko. Mamy wytyczne z MEN-u, bardzo gorące, świeże, dosłownie takie, które napłynęły wczoraj, przedwczoraj, do szkół również. Zadanie, które otrzymali dyrektorzy, jest dosyć proste. Mają prowadzić rekrutację, zachęcać nabór uczniów, a właściwie ich rodziców od 12 roku życia, zachęcające do szczepień. Dobre pytania padały w międzyczasie, a gdzie, a kiedy, a jak. Na to wszystko czekamy. Zakładam, że te szczepienia będą odbywały się w miesiącu wrześniu, że będą odbywały się na miejscu w szkole, przyjeżdża lekarz, pielęgniarka, proste badanie, szczepienie następne. Chcielibyśmy, żeby duża część dzieci, jak największa dzieci zaszczepiła się, żeby w ten sposób uniknąć w naszych szkołach zamknięcia, lockdownu. A już wiemy, że te lockdowny będą miały charakter miejscowy, lokalny. A więc to oznacza, że może się zdarzyć, że w jakichś środowiskach, w których ta liczba zachorowań będzie większa, szkoła będzie musiała wrócić do nauki zdalnej, czego po prostu chcielibyśmy uniknąć. Dobrze, panie dyrektorze, i pomijając te smutne tematy dotyczące pandemii, rozumiem, że może pan zapewnić, że szkoły gminy Sępólno-Krajeńskie są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego? Jak najbardziej. Otrzymałem informacje potwierdzające ze wszystkich placówek, że są gotowe do przyjęcia uczniów. Odbyły się już posiedzenia rad pedagogicznych w niektórych szkołach. Innych odbywają się dzisiaj. Mamy pełną obsadę kadrową. Jesteśmy gotowi, silni, radośni do podjęcia kolejnego wyzwania.